Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Ask Design. Jest z nami dzisiaj Monika Waroniecka. Dzień dobry. Witamy Cię. Monika na co dzień zajmuje się fotografią biznesową. Jednak dzisiaj porozmawiamy mhm. o fotografii nieruchomości. Dokładnie. Powiedz nam, proszę Moniko, jak Twoim zdaniem fotografia wpływa na sprzedaż nieruchomości? Myślę, że zdjęcia mają ogromną moc i są wszędzie tak naprawdę. Żyjemy w świecie, gdzie Otaczają nas obrazy. Są one w gazetach, w telewizji, w książkach, a zwłaszcza w social mediach. Więc te obrazy pomagają nam się komunikować i pomagają w sprzedaży. Dobrze, kolejne pytanie. Dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalnego fotografa? Trochę się to łączy, ale myślę, że warto w ogóle. Zrobić zdjęcia, a w tym przypadku zdjęcia nieruchomości. Nieważne, czy to jest profesjonalny fotograf, czy jakiś znajomy fotograf. Ważniejsze jest to, żeby te zdjęcia były dobrej jakości i były było przemyśl, przemyślane, jakby zrobione. Mhm. Czy to będzie właśnie profesjonalny fotograf, czy nie, ale moim zdaniem warto, warto zrobić dobre zdjęcia, bo będą nam bardzo pomagały. W tym całym procesie sprzedaży nieruchomości, no, zawsze jest tak, że jak coś jest ładne, to chcemy to mieć, więc tak, jeżeli jest dokładnie. to pokazane w sposób ładniejszy, no to mhm. myślę, że faktycznie zwiększa to e, możliwość sprzedaży. Mhm. Powiedz mi, proszę, czy fotografia nieruchomości jest w Polsce popularna? Myślę, że coraz bardziej. Mhm. Jest coraz bardziej popularna. Zauważyłam nawet, że agenci nieruchomości. Szkolą się z robienia zdjęć wnętrz, mhm. kupują sobie aparaty, kupują sobie statywy i się szkolą. I to jest bardzo fajne, bo jest coraz większa świadomość tego, że dobre zdjęcia są potrzebne w sprzedaży nieruchomości, więc jest coraz bardziej popularna i to jest moim zdaniem bardzo fajne. Powiedz mi proszę, jak się mają piękne zdjęcia versus realny świat? Czy klient mhm. nie czuje się oszukany, jeżeli widzi na zdjęciach, że wszystko jest takie perfekcyjne, czy mhm. potem jak przyjdzie na przykład obejrzeć takie mieszkania, to czy się nie rozczaruje? Mhm. Myślę, że to się wcale nie kłóci, w sensie... Piękne zdjęcia mogą być realistyczne, że to wcale nie jest tak, że musimy wybierać. To jest kwestia tego, jak te zdjęcia zostaną wykonane. Fajnie jest nie przekłamywać faktycznie, czyli wybierać taki obiektyw, który pokaże rzeczywistą wielkość danego pomieszczenia, a później bardzo ważna jest postprodukcja takich zdjęć. Czyli moim zdaniem nie warto jest przekłamywać e, zdjęć w sensie nie podnosić zbyt mocno kontrastu, nie, na, nie podnosić nasycenia kolorów, tak żeby, e, żeby, tak żeby zdjęcia były faktycznie realistyczne, ale one mogą być piękne, bo jeżeli fotograf świadomie zrobi zdjęcia i ma dobre oko, to czemu nie? One mogą być i piękne, i realistyczne, ale faktycznie nie warto bawić się w programach graficznych i nie przekłamywać tych zdjęć, bo później może być rozczarowanie właśnie, tak? Bo widzimy piękny obrazek, a na żywo, jednak a jest na żywo jakoś tak troszeczkę szaro, inaczej. ponuro, tak i jest jakoś właśnie inaczej, tak? Mhm. Więc ważna jest ta postprodukcja zdjęć, tak, żeby tutaj nie, nie przekombinowywać po prostu. No I ostatnie mhm. pytanie. Myślę, że Państwo będą zainteresowani, czy taka usługa jest droga? Czy jest droga? Myślę, że nie ma odpowiedzi na to pytanie, bo każdy z nas ma inne widełki, jakby cenowe, które może wydać na taką usługę. Myślę, że będą osoby, które poszukają kogoś po prostu w znajomych, kto jakiegoś tańszy, fotografa, kto jest tańszy, albo kto po prostu zrobi to w ramach jakiejś tam przysługi, tak? Ale na pewno znajdą się osoby, które będą świadome i będą chciały zainwestować w profesjonalne zdjęcia, bo po prostu to będzie potrzebne, tak? Jeżeli sprzedajemy na przykład luksusowy dom o dużej powierzchni, tak? I chcemy go sprzedać za duże pieniądze, to fajnie pokazać ten dom w profesjonalnych zdjęciach, tak, żeby zachęcić, żeby było więcej osób, które obejrzą tą jakby, ofertę i wtedy warto zainwestować i to będzie po prostu jakiś tam jeden czynnik, tak, który przyspieszy jakby ten proces sprzedaży. A co do cen, myślę, że nie ma jakichś widełek, nie ma czegoś takiego jak tania czy, czy droga usługa, to jest kwestia indywidualna, po prostu kogo na co jakby stać, tak, w ramach naszego jakby portfela. Mhm. Podsumowując, warto inwestować. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za dziękuję. rozmowę. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu Ask Design. W kolejnym odcinku wystąpi Pan Krzysztof Nowakowski z Inspiracji Światłem. Także zachęcam do obejrzenia. Do zobaczenia.